Dzień dobry Państwu, nazywam się Igor Gurewicz. Od roku tym oto sygnałem witam Państwa, Was w cyklu Igora o Słowianach i nie tylko, a więc pogadanek poświęconej szeroko rozumianej słowiańszczyźnie z przygniatającym naciskiem na epokę wczesnego średniowiecza. Pojawiła się ona dokładnie 10 kwietnia 2020 roku, kiedy to nastała pandemia. Ale kanał sam nie jest tak młody, bo od lat on tam sobie funkcjonuje. Bardzo okazjonalnie jakieś materiały przypadkowo, które pozyskałem ze swoich wystąpień, tam umieszczałem, czy tą naszą Zoriuszkę, jako projekt Sound of Triglav z członkami drużyny Grodu Trzygłowa. No a w marcu, gdy właśnie nastały czasy pandemiczne, mroczne, pojawiła się taka dobra, przyjemna moda na dzielenie się z Państwem, z widzami, swoją twórczością w internecie. No bo na żywo się nie da. I autorzy czytali, malarze prezentowali, filmowcy wyświetlali. No i ja akurat byłem na ukończeniu książki Borek i Bogowie, przepraszam, Borek i Legendarne Początki Polski, i postanowiłem się z dziećmi podzielić takim jeszcze niezredagowanym rozdziałem o Kraku. To miało całkiem przyjemny odbiór, a do tego zaczęło mi doskwierać brak bezpośredniego kontaktu z Państwem. Od 20 ponad lat byłem, życie spędzałem w znacznym czasie, w znacznej mierze w trasie, od festiwalu do festiwalu, od pokazu do pokazu, od prezentacji do prezentacji, po miastach, krajach, no i wszędzie tam tysięczne rozmowy. Odbywaliśmy drzewie i to w ogóle głód tej wiedzy o słowiańszczyźnie był absolutnie niezaspokajany. Bardzo mało było tych inicjatyw. W ostatnich latach oczywiście słowiańszczyzna niemal do mainstreamu weszła. Stała się bardzo atrakcyjna. No jak to bywa, z tym im więcej tej wody się rozleje, tym poziom naturalnie musi się obniżyć. No ale właśnie, nie mogąc się z Państwem spotykać na żywo, postanowiłem część tej swojej działalności przenieść na ten kanał i nieco go ożywić. Pierwotnie w zacięciu, no i w izolacji co tydzień udawało się, potem co dwa, no a teraz, jak już wiecie, co miesiąc. Tak czy inaczej, rok nam wspólnie minął, za co Państwu serdecznie dziękuję. Widzów przybywa, subskrybentów przybywa, dziękuję za wszelkie komentarze, lajki. Na szczęście w morzu tych komentarzy ja się cieszę z pozytywnych i cieszę się z tych krytycznych racjonalnie. Ktoś ma inny pogląd, dyskutuje sam do tego przez ileś pogadanek. Zachęcałem. Te komentarze z kolei kretyńskie, złośliwe są w mniejszości. Większość usuwam. Niektóre zostawiam na zasadzie pokazania. O, patrzcie, geniusz. Nie podejmując natomiast dyskusji, kilka gruźb śmierci od fanatyków różnej maści, gdy temat nie przypasował, a ja przecież mówię tylko do Państwa o historii przeważnie, prezentując ustalenia, i taka jest moja idea, ustalenia badaczy danego tematu. Tym, czym zajmuję się gęściej, częściej od lat, no to oczywiście własne przemyślenia i ustalenia do tej naszej opowieści włączam. Pomyślałem sobie, czy coś mogę Państwu oferować z okazji tej rocznicy. No niewiele w tym formacie. Natomiast o ile przygotowuję w tej chwili w cyklu miesięcznym pogadanki, to teraz, jak pewnie już słyszeliście ostatnio, będzie dość gęsto. No i tak się fajnie złożyło, że akurat na rocznicę, bo ledwo co mówiliśmy, spacerowaliśmy po skansenie wolińskim, po przerwie dwutygodniowej wyświetlę taki nieco krótszy filmik z kolejnej rozmowy właśnie w skansenie, gdzie opowiemy o festiwalach, a po kolejnych dwóch tygodniach, czyli w pierwszy czwartek maja, spotkanie z arcyciekawym gościem ogromnej wiedzy poświęcone archeologii Wolina. A że rozmowa wyszła dwugodzinna, to znowu ledwie dwa tygodnie będziecie musieli czekać, aby posłuchać drugiej jej części. Możemy więc to uznać za rodzaj ukłonu, podziękowania, no bo nie powiem prezentu, z okazji tej naszej rocznicy. Pomyślałem sobie też, bo różnie tam Państwo komentują,
prywatnie też pisząc z wieloma z Was się znam osobiście, albo chociaż internetowo, postanowiłem pokazać w takim razie odrobinkę zaplecza. No bo zawsze widzicie mnie, o ile nie jestem w plenerze, na tym sobie tutaj tle. Nie próbowałem wyglądać na mądrzejszego niż jestem i obstawiłem się książkami. Zresztą niedawno zmieniła się tematyka książek za mną, że meblowywałem trochę te półki. Ja to po prostu na co dzień od lat siedzę i pracuję. Nazywam to miejsce gabinetem, na końcu domu, w drodze, która prowadzi donikąd, wyłącznie do mnie. Za drzwiami już tylko ściana. No i właśnie, dlaczego ja mówię akurat tutaj? Ano dlatego, że ja w tym miejscu sobie po prostu mam biurko. I gdyby nie nasze pogadanki, siedziałbym dokładnie w tym samym miejscu. Na ścianach moje fascynacje dzieciństwa, plakat Ironów, który wisiał u mnie, gdy miałem, nie wiem, 11 lat, to jest dokładnie ten sam egzemplarz, tylko oprawiony, jakieś tam elementy drużyny, plakat drużynny z wystawy Miecze Europy, którą przygotowywałem od 2012 roku jest prezentowana, tam akurat obraz, kopia samotnego wojownika, kosaka, kopia jest pędzla pana Ryszarda Rolki, nieżyjącego już szczecińskiego artysty, a prywatnie taty mojego przyjaciela z podstawówki, inspiracje różne rodzinne zdjęcia. Za mną ta właśnie półka, którą najczęściej oglądacie. Trochę słowiańszczyzny od góry, tematyka z tak zwanych wikingów. Wiecie troszkę, że mam alergię na nadużywanie tego terminu. Jakieś prace zbiorowe. W końcu półka ze źródłami, czyli kroniki. Inne źródła historyczne. No ale ten pokój tak się nie kończy. To jest taki pokój roboczy, gdzie nagromadziłem książki dotyczące tych wycinków historii, które mnie najbardziej interesują. Nie tylko historii. Półki biblioteki ze sztuką, historią nowszą, książkami popularno-naukowymi, czy w końcu literaturą są za ścianą. Ale w prywatnej części, to Wam nie pokażę. Tutaj jest, tak powiem, część zawodowa. Właściwie wyłącznie słowiańszczyzna, ale jak widzicie, mnóstwo tu, ktoś by powiedział złośliwy, zabawek czy gadżetów. To są nagromadzone pamiątki, które nazwoziłem z różnych stron świata albo otrzymałem jako drobne podarki od różnych ludzi przy różnych spotkaniach. No tu jest wszystko, od jakichś gorgonów gotyckich przez Atenę, kupioną w Grecji w pierwszej połowie lat 90. To jest kopia rzymskiej kopii Ateny Partenos z Partenonu. Jakieś tam figurki bogiń z Malty, no właśnie Zeusy, nasze tutaj polska ślęża, baby świętowity, indiańskie totemy i takie drzwi duchowe. Wszystko to ma oczywiście jakieś znaczenie właśnie albo duchowe, albo po prostu symboliczne, bo uważam, że pamiątki z różnych miejsc, no dla mnie powinny być, no mieć ten element, nosić zawsze na podorędziu. Często widzicie, może sięgam, tutaj gromadzę akurat książki, które w danym momencie mam zamiar Wam pokazywać, albo prywatnie po prostu nad nimi pracuję, zawsze gdzieś miecze, te, które stosuję do treningów, do różnych pokazów na podorędziu. Oczywiście te, które są elementem wystawy Miecze Europy, są zupełnie zmagazynowane gdzie indziej. O, tutaj ostatnio, ponieważ drugie wydanie Miecze Europy zostało przygotowane, rozwijając różne wątki, wiecie, wszystkie wątki w tej książce, odrobinę rozwijając, a wszystkie naprawiając, z magazynu nie mogłem sobie podarować i przyniosłem kopię Szczerbca, dekodując jego tam znaczenie symboliczne i oglądając w szczegółach. Dalej, słowiańszczyzna, trochę pomieszane, archeologia, etnografia, dalej, archeologia, na górze trochę beletrystyki, takiej popularnej literatury, tu bronioznawstwo, czy w ogóle historia wojskowości od bardzo popularnej serii, jak widzicie, nie reklamując, przez opracowania fachowe, no wszystko to elementami kolekcji gdzieś przeplecione, drobiazgi leżą, to jakieś wolutowe nożyki, prawdopodobnie ofiarnicze, słowiańskie, tu z epoki brązu, jakiś grocik, to akurat rzymski, ale znany jeszcze od Grecji, przyrząd do
mycia, właściwie ścierania oliwki z piaskiem, to jakiś lavalet. Ostatnio pokazywałem na Facebooku link do filmu, który przygotowywaliśmy na Malcie, o obnażeniu Malty bronionej przez lavaleta. No a skoro jesteśmy przy drobiazgach, to musicie coś wiedzieć. Tutaj on się ukrył i nigdy nie wiem gdzie, bo gdy nie widzę, ten wąż kapeluszu przemieszcza mi się po gabinecie, a mówiąc krótko, to psikus, który moja żona próbuje mi notorycznie zrobić, czyli gdzie nie widzę, umieścić za moimi plecami tak, żebyście Państwo tego węża dostrzegli, zastanawiali się, skąd on się tam wziął. I po drugiej stronie biblioteki trochę rosyjskiej, książek o Słowiańszczyźnie, no różnej to jakości, szeroko pojęcie średniowiecza, w tym, no tak, tak, trochę anglosasów szczególnie, no i krajów tutaj ottońskich, historia religii i antropologia kulturowa, trochę dalej średniowiecza, jakaś epoka wpływów rzymskich barbarii, w europejskim barbarikum, ogólnie starożytność ze szczególnym naciskiem na Grecję. Tak, bo miała fascynacja historią, zaczęła się od Grecji, nim wykwitła pod postacią Słowiańszczyzny. Wracając do biura, no właśnie, jakiś antropomorficzny sztylet produkcji Maziara sobie tutaj u boku, jakiejś takiej taniej kopii odlewu egipskiego sztyletu, jakiegoś rytualnego. Przy biurku zawsze jeszcze na propos żony dba o mnie jakaś z motanek. Ja mam bardzo mgliste o nich pojęcie. Nie mój temat, ale moja żona zawsze dba, żeby okazjonalnie albo wedle potrzeb któraś z motanek na mnie tutaj spoglądała. Ja nie protestuję. Dzisiaj też nieco chaotycznie, ale uznałem to za taką prywatną Państwa wizytę w moim królestwie. Jeszcze raz Państwu dziękuję za zeszły rok. Zapraszam na te pogadanki, o których już wspominałem. Jak widzicie, odświętnym strojem naszą małą rocznicę podkreśliłem. No i też w takim razie dla odmiany z innymi pogadankami pożegnamy się tak jak zazwyczaj, choć nie zawsze się witamy. Dźwiękiem drubli. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.